W marcu tutaj jest przerwa, w lutym, przepraszam, jest przerwa i w marcu kolejne spotkanie będzie, żebym ja to pamiętała, wszystko naraz, to jest niemożliwe, ale w marcu jest kolejne spotkanie, tak, teraz wam to znajdę. Nie wiem kiedy, powinno być jakieś, bo to już do kwietnia doszłam. Dziewiętnastego marca. Okej. Dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich dzisiaj w piątek 19 lutego 2021 roku na 22 już wykładzie z cyklu Czytanie Lilego. Czytamy astrologię chrześcijańską, czyli Christian Astrology, książkę, którą sam William Lilly nazywał wstępem do astrologii. I dzisiaj będziemy omawiać sobie pytania dotyczące trzeciego domu, a tak naprawdę przykłady, bo w zeszłym miesiącu omawialiśmy sobie reguły, które Lilly w związku z trzecim domem sobie tutaj prezentował nam. To są trzy rozdziały w drugiej księdze jego wstępu do astrologii. I dzisiaj się zajmiemy rozdziałem 30 i 31, czyli dwoma horoskopami, które ilustrują użycie tych reguł, które Lilly podał w 29 rozdziale. Pamiętajcie, to jest taka naprawdę największa, najbardziej bezcenna wiedza, którą Lilly przekazał, aż współcześnie możemy z niej korzystać. Czyli właśnie nie tylko same reguły, ponieważ byli też astrologowie w jego czasach, którzy też pisali podręczniki astrologii horarnej, John Gadbury na przykład, też wydał taki podręcznik, trochę inspirowany też oczywiście tym, co Lilly napisał. Natomiast tylko Lilly przedstawił tak dużo przykładów, które zostały wydane i przetrwały dzięki temu do naszych czasów i ta wiedza jest bezcenna tak naprawdę do dzisiaj, dzięki temu możemy w ogóle z astrologii, astrologia horarna dzięki temu w ogóle przeżyła, tak, jako dziedzina astrologii. W 30 rozdziale Lilly prezentuje najpierw przykład dotyczący wiadomości dotyczących rodzeństwa, czyli takie dwa najważniejsze tematy, które są związane w ogóle z trzecim domem, czyli rodzeństwo, czy dalecy krewni i wiadomości, które możemy, na które czekamy, tak? I Lilly tutaj właśnie przedstawił, proponuję, żeby może zrobić tak jak przy innych przykładach. Tutaj na prezentacji macie cały tekst tego, co jak Lilly tutaj wytłumaczył to, ale może łatwiej będzie patrzeć na horoskop wam, tak? Ja tutaj będę pokazywać pewne rzeczy i potem sobie tylko przelecimy przez ten tekst, żebyście od razu widzieli, co on tutaj pokazuje, tak? I Lilly pisze, że w listopadzie 1645 roku, tutaj musicie też pamiętać, że to jest data w kalendarzu juliańskim, czyli 17 listopada, chociaż tutaj nie wiem, nie, to akurat w nowym stylu mi już Solar Fire zrobił, ale data, którą podaje Lilly tam w oryginale jest trochę inna, dwa tygodnie wcześniej, tak? Pewien mieszkaniec Londynu wybrał się w podróż na zachód Anglii i nie dawał sobie znaku życia przez wiele tygodni. Jego brat nalegał, abym odpowiedział na kilka pytań o sytuację swojego brata, tak? Więc tutaj zobaczcie, Lilly zawsze podaje jakiś krótki opis sytuacji, zanim przejdzie do interpretacji. To jest bardzo ważne w każdym horoskopie horarnym, na który próbujecie zinterpretować. Dopóki nie znacie wszystkich informacji dotyczących sytuacji, o którą ktoś pyta, ja wręcz nawet nie odpowiadam, tak, jak ktoś tam na forum rzuca i tylko samo pytanie, bo jak widzicie, no astrologia horarna bardzo porusza się w takim obszarze symboli, które dopasowujemy do sytuacji, o którą ktoś pyta, więc inaczej będziemy interpretować ten sam horoskop horarny, który jest zadany na pytanie o pracę, a inny na pytanie o podróż, tak, więc tutaj bardzo, bardzo ważne jest chociaż te dwa, trzy zdania wyjaśnienia, tak, opisu sytuacji. I tutaj mamy takie trzy pytania, które
takie rozwijające, tak, które zadał ten mężczyzna Lilemu. Czy mój brat żyje? Bo to go najbardziej niepokoiło, tak? Udał się w podróż, wiele tygodni już go nie ma, więc jest podejrzenie, że może coś jest nie tak. Czy nie, jeśli nie, tak, jeżeli jednak żyje, to jeżeli nie żyje, przepraszam, to pytanie, czy zginął z rąk żołnierzy, tak? Pytanie to padło, bo w owym czasie każdy zakątek naszego biednego kraju był pełen żołnierzy. O tej wojnie domowej troszeczkę powiem za chwilkę, bo ona jest właśnie tłem tutaj większości przykładów horrornych, które Lili podaje. Drugie pytanie, zobaczcie, tutaj nie stawiamy osobnego horoskopu, bo też ten ascendent i horoskop w ciągu dnia aż tak się nie zmienia, czy w ciągu pół godziny, więc tak naprawdę z tego samego horoskopu odpowiadamy na pytania szczegółowe dotyczące danej sytuacji. Jeśli brat żyje, kiedy przyjdą wieści od niego, czyli kiedy on się odezwie, czy albo kiedy ktoś przekaże jakąś wiadomość dotyczącą jego losów, i gdzie się teraz znajduje ten brat? To są takie dosyć szczegółowe pytania, które pozwolą nakreślić sytuację, co się z tym bratem dzieje. No i oczywiście ostatnie pytanie, jeżeli żyje i kiedy będą od niego jakieś wieści, a najważniejsze dla tego mężczyzny, który zadał Lilemu pytanie, było to, kiedy tak naprawdę można się spodziewać powrotu do domu, tak, tego brata. Więc tutaj Lili nam przedstawia całą interpretację, a też już jakby będziemy patrzeć na horoskop i sobie tutaj będę Wam czytać interpretację Lilego. Od razu, zawsze w horoskopie choralnym patrzymy najpierw na ascendens. To jest taki nawyk, który sobie trzeba wyrobić. Tak? Ascendent i władca ascendentu zawsze pokazuje osobę, która zadaje pytanie, potem dopiero szukamy tej planety i tego domu, który odpowiada, o co ta osoba pyta. Tak? To są takie kroki, które nam umożliwiają dobrą interpretację. Ascendent w tym horoskopie reprezentuje posturę i sylwetkę pytającego. Zobaczcie, nawet jeżeli pytanie nie dotyczyło sytuacji tego mężczyzny, który pyta o los brata, tak, Lili bardzo często potwierdza, tak, w ten sposób, czy znak zodiaku i planeta, która włada ascendentem, czy w jakiś sposób odpowiadają wyglądowi osoby, która zadaje pytanie. To był jeden z takich sposobów na potwierdzanie, tak? Ale to nie jest tak, że jeżeli nie wyglądał, to Lili nie odpowiadał na pytanie, tak? Pamiętajcie, że rzadko się tak, w ogóle się tak nie zdarzało pewnie, Lili nie pisze nawet o takich sytuacjach. Bardziej chodziło o to, żeby jest taka jakby, my to współcześnie możemy tak to nazwać, tak? Ta rola wyobraźni w interpretacji horoskopu i tej inspiracji, którą horoskop daje nam, żeby odpowiedzieć na pytanie, więc też to jest taka wprawka, żeby sobie poćwiczyć, czy ten horoskop rzeczywiście w jakiś sposób odpowiada sytuacji, na którą ma odpowiedzieć. Trzeba wziąć również pod uwagę Saturna, który włada znakiem ascendentu, tutaj ascendent jest w koziorożcu, coś mi się tu nie podoba ten horoskop. Sprawdzę. Który włada znakiem ascendentu? Jako że zarówno znak ascendentu, jak i jego władca mają naturę suchą, kwerend był szczupły i w typie saturnicznym, tak? Czyli można powiedzieć, że jeszcze zobaczcie, Saturn tu jest w takim niezbyt idealnym dla siebie miejscu, bo jest w upadku, tak? W znaku barana. Sprawdzę, czy ja w ogóle dobry horoskop tu włożyłam, bo to różnie może to być. Nie, dobrze, tu jest wszystko. Coś mi się nie podoba ten horoskop. Nie, jest ok. Dobra. Dobra, nie, wszystko jest ok. Nieraz trzeba się upewnić. I potem od razu patrzymy na trzeci dom, tak, który tak naprawdę jest obszarem naszych poszukiwań w tym pytaniu. Znak byka na szczycie trzeciego domu, tutaj macie tutaj to od razu, żeby sobie znaleźć, nie jest w żaden sposób uszkodzony, tak? Wenus nie jest w żaden sposób uszkodzona, ani przez Merkurego, który jest władcą ósmego domu horoskopu. Zobaczcie, od razu, jeżeli to pierwsze pytanie dotyczyło, czy ten mężczyzna, czy ten brat żyje, tak? Czyli od razu tak naprawdę Lili wiąże planetę Wenus, która symbolizuje brata, bo włada trzecim domem, który symbolizuje krewnych i bracie i siostry,
braci. Natomiast ósmy dom ogólnie w tym horoskopie symbolizuje śmierć, czyli zagrożenie, chociaż klasycznie byśmy nie powiedzieli tego, bo Lili wcześniej nas uczył, żeby odliczać, tak? Ale Lili wie, tak, że ani przez Merkurego, który pokazuje ogólne zagrożenie, tak, bo to jest władca ósmego domu liczonego od ascendentu, ani przez Marsa, który jest władcą ósmego domu liczonego od domu trzeciego, czyli tutaj jakby można powiedzieć, że Lili dwie te sytuacje uwzględniał, tak, czyli te konkretne zagrożenie, które dotyczy brata, to nie będzie ósmy dom ogólny, ono może oznaczać i zagrożenia dotyczące bardziej osoby, która zadaje pytanie, albo ogólnie w sytuacji, w której znajduje się kraj, tak, w danym momencie, ale zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ósmy dom, czyli dom dziesiąty w tym ogólnym horoskopie, to będzie dom, który konkretnie o zagrożeniach życia brata będzie nam mówił. Księżyc nie tworzy aplikacyjny, a Wenus tutaj jest, zobaczcie, pod koniec znaku strzelca w 12 domu, ale nie tworzy żadnych nieharmonijnych aspektów, tak? Ani z Merkurem, władcą ósmego domu ogólnego, ani z Marsem, który jest szczegółowym, tak? Mars, który jest, oznacza, włada ósmym domem liczonym od trzeciego. Jako że Wenus nie jest w żaden sposób uszkodzona ani przez Merkurego, to już mówiłam, a separujący Księżyc od Trygonu z Jowiszem, możemy, Księżyc separuje od Trygonu z Jowiszem, zobaczcie, tutaj mamy Księżyc, który rzeczywiście wcześniej utworzył Trygon z Jowiszem, też koniunkcję z Merkurem, ale tutaj o tym jakoś nie wspomina, tak? A do tego Księżyc aplikuje do koniunkcji ze Słońcem, tak? Ma tutaj się utworzyć nów. Zaraz, na medium Seli, tak, tutaj widzimy to, oceniłem, że brat żyje, nic złego mu się nie stało i jest cały i zdrowy. Po rozstrzygnięciu, że mężczyzna żyje, nie było sensu odpowiadać na pozostałe kwestie zawarte w pierwszym pytaniu, czyli już nie patrzymy, kto go zabił, tak, no bo określiliśmy, że nic mu nie groziło takiego, tak. Potem Lili odpowiada na drugie pytanie, kiedy przyjdą wieści od brata, tak? Jak widać, Wenus jest władczynią trzeciego domu, a Saturn władcą ascendentu. Kiedy weźmiemy pod uwagę znaki Zodiaku i stopnie, w których planety te się znajdują, zobaczymy, że zarówno Wenus, która symbolizuje brata, jak i Saturn, który jest władcą ascendentu i symbolizuje tą osobę, tak? Obu braci, tak? Wenus i Saturn to są bracia, tak? Saturn to ten brat, który pyta o tego zaginionego brata. Obie te planety zmierzają do utworzenia przyjacielskiego trygonu, tak? Zobaczcie, mimo że Wenus jest już troszeczkę dalej, Wenus jest 28-56, a Saturn 28-55, musimy, niestety w tym horoskopie w ogóle jest duża nieścisłość co do takich stopni planet, dlatego że Lili no miał, no kiedyś były nie tak dokładne efemerydy jak mamy teraz i tutaj ten horoskop, który macie przed oczami, on pokazuje dokładnie, tak, ta różnica jest jedna minutokątowa. W czasach Lilego w ogóle trudno było marzyć o tak szczegółowym, szczególnie pozycji Saturna, ale też Merkurego czy Marsa, szczególnie Marsa, tak, bo dopiero Kepler miał zbadać i te jakby naturę cyklu Marsa i dopiero odkryto. Więc u Lilego na przykład Wenus jest 28 stopni 53 minuty strzelca, natomiast Saturn jest 29 stopni 13 minut. Barana, tak? Jest w retrogradacji. Więc on tutaj. Saturn zaś, który jest powolną planetą, dodatkowo jest w retrogradacji i dalej niż Wenus, ale dzięki cofaniu się zbliża się do niej. Czyli można powiedzieć, że mimo że Wenus zmierza do otworzenia tego aspektu tutaj według jego efemeryd z Saturnem, a tak naprawdę minuta czy kilkanaście minut nawet kątowych w przypadku horoskopu horarnego. Nie jest tutaj problemem, to jest ten ścisły aspekt do pół stopnia, zawsze tak naprawdę pokazujemy, że mimo, że na przykład aspekt jest już separacyjny, natomiast jeżeli on jest właśnie do kilkunastu czy kilkudziesięciu minut kątowych separacyjny, to cały czas traktujemy go jako coś, co może się wydarzyć albo już się wydarza, tylko jeszcze o tym nie wiemy. To jest w ogóle najczęstsza realizacja takiego ścisłego, ale już minimalnie separacyjnego aspektu.
Tutaj w przypadku Lilego, ta separacyjność w ogóle jest bardzo mała. U Lilego ten Saturn jest troszeczkę dalej i w retrogradacji on pokazuje, że to jeszcze bardziej, tak, ten nie dość, że Wenus aplikuje do Saturna, to jeszcze Saturn aplikuje, tak, tą retrogradacją do Wenus. Czyli mamy takie podwójne, tak, wskazanie, że rzeczywiście ci bracia się spotkają. I jest to bardzo silnym argumentem za tym, że pytający dostanie wiadomość o bracie niezwykle szybko i niespodziewanie, co retrogradacja nieraz pokazuje w horoskopie horarnym, że coś się nagle wydarzy albo nie spodziewaliśmy się czegoś i to się wydarza. Jeśli spojrzysz w efemerydy Eikstadiusa, to są efemerydy, z których Lili korzystał, na piątek 7 listopada 1645 roku, czyli to jest ten data, w którą według kalendarza juliańskiego była zadane to pytanie, bo tutaj mamy 17 listopada, ale to jest według już gregoriańskiego, tego zreformowanego kalendarza, który nie obowiązywał w Anglii do XVIII wieku, tak? Więc tutaj jest ten problem zawsze z datami u Lilego. Zobaczysz, że Wenus i Saturn utworzą ścisły trygon dokładnie o godzinie 5 po południu, w dniu, kiedy zostało zadane pytanie. Ale po uściśleniu obliczeń na czas miejscowy i południk Londynu będzie to około 4 po południu, tak? Czyli te efemerydy były na inny południk, tak, obliczane. Dlatego poradziłem mężczyźnie, aby udał się do kurierów, którzy przybyli z krajów, w których jego brat mógł przebywać, i zapytał ich, czy nie widzieli jego brata. Powiedziałem mu też, że jest bardzo prawdopodobne, że jeszcze tego samego dnia otrzyma informację o bracie z powodu przyjaznego trygonu między sygnifikatorami, tak? Więc tutaj tak naprawdę tutaj ta sytuacja jest sytuacją modelową, tak? Odpowiedź pozytywna zawsze jest wtedy, kiedy między głównymi sygnifikatorami następuje aspekt aplikacyjny, tak? Lub separacyjny, jeżeli sprawa dotyczy przeszłości, tak? Czy coś się wydarzyło, albo co się wydarzyło, tak? Ale przeważnie jednak wszystkie pytania są o to, co się wydarzy dopiero. Więc tutaj na pytanie, czy bracia się spotkają, Wenus i Saturn, które symbolizują obu braci, aplikują do siebie jeszcze harmonijnym trygonem, który pamiętacie, albo jeżeli nie pamiętacie, to przypomnę wam, według Lilego w poprzednich rozdziałach dotyczących aspektu, trygon według niego był traktowany jako w astrologii horarnej najbardziej sprawczy, pozytywny aspekt, tak? Czyli jeżeli planety łączy trygon i te planety symbolizują głównych bohaterów wydarzenia, to mamy 99,9% pewności, a według Lilego 100%, że coś się wydarzy. Potem mężczyzna potwierdził, że dokładnie około godziny 4 tego dnia posłaniec przyszedł do niego i przekazał mu wiadomość, że jego brat jest cały i zdrowy i ma się dobrze. Tak, tutaj taki dopisek Lilego był dotyczący tej sytuacji. I zostało jeszcze pytanie, gdzie ten brat był, które tutaj Lili będzie rozstrzygał. Brat wyruszył w podróż na zachód Anglii, tak? W momencie zadania pytania Wenus, która go symbolizowała, tego brata, tak, tutaj mamy ją w 12 domu, zmierzała do opuszczenia znaku strzelca, który wskazuje na północny wschód. Tak, Lili w pierwszej części swojego wstępu do astrologii podaje, które znaki, które ćwiartki, które przyporządkowuje kolejnym kierunkom geograficznym. Jako że Wenus, dlatego oceniłem, że brat przebywał w południowo-wschodniej części kraju, bo Wenus opuszczała znak strzelca, który wskazuje na północny wschód i miała wejść do koziorożca znaku południowego. Tak? Jako że Wenus nie, tutaj mamy, że zaraz Wenus idzie do koziorożca, ponieważ Wenus, jako że Wenus nie była zbyt daleko od ascendentu i znajdowała się w zachodniej części horoskopu, wywnioskowałem z tego, że brat nie był dalej niż, nie wiem dlaczego zachodniej, bo tu jest, Wenus jest przecież we wschodniej części horoskopu. Może sobie podkreślę, czy to dobrze przetłumaczyłam ją, ale wydaje mi się, że tak. Wywnioskowałam z tego, że brat nie był dalej niż jeden lub dwa dni drogi od Londynu, tak? Ponieważ Wenus opuszczała znak strzelca, tak, zmierzała do opuszczenia znaku strzelca i miała wkroczyć do znaku koziorożca, w którym ma podstawową godność przez trygon i termy, według Lilego, według takiej tabelki Lilego godności podstawowych planet, Wenus i Księżyc, to są te planety, które rządzą, władają żywiołem Ziemi, tak, czyli koziorożcem, bykiem,
i panną, tak, że według tej tradycyjnej astrologii planety nie tylko rządzą jakimiś konkretnymi znakami zodiaku, ale też rządzą żywiołami, tak, czy trygonami, tymi planetami, tymi znakami, które łączy ten sam żywioł. Wywnioskowałem z tego, że mężczyzna opuści kraj i miejsce, w których dotychczas przebywał, tak, bo Wenus zmienia znak, która symbolizuje tego brata, i gdzie nie miał stałego zamieszkania ani żadnego majątku, bo Wenus w Strzelcu nie ma tutaj żadnej godności, dlatego stąd wniosek, tak, że on się tam nie zakorzenił, ten brat, nic go nie zatrzymało, żeby został w tych dalekich krajach. I dotychczas, gdzie przebywał i nie miał żadnego stałego zamieszkania ani żadnego majątku, i wyruszył do swojego domu w Londynie. Czyli dla niego ta zmiana znaku, która tutaj w tym horoskopie następuje powolna, jest już opisem tego, że brat zdecydował się wyjechać i wrócić do domu. I że wyruszył do swojego domu w Londynie, gdzie posiadał spory majątek. Ten jakby wniosek mógł być zarówno z tego, że może Lili po prostu znał tego klienta i jego rodzinę i wiedział, że oni są posiadaczami ziemskimi, tak, i mają majątek w Londynie, a z drugiej strony to, że Wenus ma podstawową godność przez właśnie żywioł i przez termę w znaku koziorożca, też tutaj nam pokazuje, że więcej go trzyma, tak, że ta Wenus lepiej się tutaj zakorzeni w tym koziorożcu niż w tym strzelcu. Z uwagi na to, że Wenus brakowało jednego stopnia, no tu troszeczkę więcej, tak, ale prawie jednego, żeby opuścić znak strzelca, oceniłem, że mężczyzna będzie w domu w ciągu niecałego tygodnia, tak? Bo tutaj też, jeżeli chodzi o czas, zawsze przeliczamy stopnie, ile, kiedy się jakby najbliższy aspekt utworzy. Tutaj tak samo między Wenus i Saturnem jest jeden stopień, tak? Więc też to może ten trygon, tak, wynosi jeden stopień, więc tutaj dużo rzeczy wskazuje, że to może być jedna jednostka czasu. O tym, że może to być tydzień, zdecydowały natura znaku strzelca jako znaku podwójnego i zmiennego, czyli coś będzie się szybciej działo jak u niego, jak znak zmienny, on zawsze to interpretuje, że coś szybciej. Jeden stopień do zmiany znaku, czyli mamy jakby ilość stopni, jako wskazuje jednostkę czasu. I specyfika pytania, tak? No bo wiadomo, że jeżeli coś ma szybko nastąpić, to raczej nie jeden dzień, byłoby to mało prawdopodobne, bo już pewnie wszyscy by wiedzieli, albo wysłałby wiadomość przez kuriera jakiegoś, ktoś by go widział na drodze, jednym słowem, jakby był dzień od Londynu. Natomiast miesiąc, no to jest bardzo daleko, jeżeli chodzi o podróż podczas Anglii, nawet wtedy, tak? I tutaj jest komentarz Lilego potem, jak to pytanie się zrealizowało, ta historia się zakończyła. Jednak brat wrócił do domu we wtorek, kiedy księżyc zrobił koniunkcję z Wenus w horoskopie pytania. Wenus z kolei, czyli kiedy Wenus z kolei przeszła już do koziorożca i znalazła się w swoich termach, w swoim dziennym trygonie, tak? Jako że planety oznaczające braci tworzyły przyjazny aspekt we wtorek, a pytanie było zadane w piątek, tak? Czyli rzeczywiście no, prawie pół tygodnia minęło, tak? A nie cały tydzień. Przyjazny aspekt między planetami, które symbolizują braci, według Lilego wskazywał, że będą oni zawsze się dogadywać ze sobą, bo tu jest jeszcze często Lili pokazuje, że tak naprawdę oprócz tego, że możemy pokazać, kiedy ci bracia się spotkają, kiedy ten brat wróci z emigracji, tak, czy podróży dalekiej, to też dzięki temu możemy odczytać, jakie będą relacje między nimi potem. To wszystko można powiedzieć na temat tej sytuacji. Pytań, tak? Dostosuj swoje wnioski w zależności od położenia sygnifikatorów i sprawy, o którą ktoś pyta, a w ten sposób możesz odpowiedzieć na pytania dotyczące każdej sprawy przynależnej do trzeciego domu, czyli ogólnie podobnie można tutaj interpretować. Ja tu jeszcze wam podałam coś, co mi umknęło, taki paragraf z rozdziału 29, którego nie omawialiśmy, bo tutaj przy tym przykładzie chciałam to zrobić. Te reguły o zgodzie między rodzeństwem, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, według Lilego decyduje o tym ostatni aspekt, jaki utworzył władca trzeciego domu z władcą ascendentu, a także korzystne lub niekorzystne planety w domu trzecim lub na ascendencie. Czyli to powie, tak, jaka była między nimi relacja, tak? Czy to był trygon, czy to była kwadratura, czy opozycja. Jeśli są tam benefiki w domu trzecim lub na ascendencie, tak, możemy spodziewać się zgody i porozumienia ze strony pytającego. Jeśli benefiki są na ascendencie lub ze strony brata, siostry lub krewnego, jeśli są one w domu trzecim, tak, więc możemy jeszcze, kto pierwszy wyciągnie rękę na zgodę, tak, kto będzie bardziej ugodowy, kto będzie bardziej chciał się dogadać z rodzeństwem,
zależy właśnie od benefików, czy one będą na ascendencie, czy w trzecim domu. Złe położenie Saturna lub Marsa z dala od miejsca ich podstawowych godności w domu trzecim, lub jeśli w trzecim domu znajduje się węzeł południowy, który ma ten niekorzystne znaczenie, to silny argument za tym, że rodzeństwo lub krewni nie będą żyli ze sobą w zgodzie i wciąż będą się kłócić, walczyć i działać sobie na nerwy, tak? Czyli to jest też takie ogólne, tak? Wiadomo, że my współcześnie wolimy wziąć horoskop urodzeniowy rodzeństwa i porównać ich charaktery w ten sposób, tak? O wiele więcej daje to informacji, ale kiedyś no, często nie było możliwości znania, a poznania horoskopu rodzeństwa. Okej, okay, teraz mamy ten drugie pytanie, tak, które jest pytaniem właśnie bardzo, które ma taki dziwny kontekst. Czy wiadomość o zdobyciu Cambridge przez wojska króla jest prawdziwa? Więc co za wojska, co za Cambridge i jaka wojna, tak? Lili żył w bardzo ciekawych czasach. Teraz troszeczkę opowiem o kontekście właśnie wielu pytań horarnych, które będziemy omawiać na kolejnych zajęciach, bo często te pytania dotyczą właśnie sytuacji tego konfliktu wojennego, w którym Lili aktywnie uczestniczył jako astrolog doradzający każdej ze stron, no chociaż bardziej był za parlamentarzystami, czyli bardziej te demokratyczne, był republikańskie, miał tutaj nastawienie. Lili urodził się tak naprawdę rok przed śmiercią Elżbiety I, tak, która tak naprawdę była no, najdłużej rządzącą, aż do współczesnej Elżbiety, tak, drugiej, królową na tronie angielskim, i umarła bezdzietnie i po jakby już pod koniec życia, kiedy ona miała świadomość tego, że umiera, tak, i musi wyznaczyć następcę, na swojego następcę wybrała Jakuba Stuarta, czyli który tak naprawdę zaczął nową dynastię. To był król Szkocji, powiązany z Tudorami przez Henryka VII, ojca Henryka VIII, który był ojcem Elżbiety I, tak? Więc tak naprawdę Jakub w 1603 roku, kiedy Elżbieta zmarła, Jakub Stuart wstąpił na tron. Oczywiście te wszystkie pałacowe rozgrywki też miał opanowane, tak? Został poparty przez Cecila, który był głównym doradcą, ale też bardzo wpływowym politykiem na dworze Elżbiety. Lili urodził się w 1602 roku, czyli tak naprawdę rok przed śmiercią Elżbiety I, i dorastał no, w cieniu jakby rozwijania się właśnie tego konfliktu między Stuartami, którzy byli nową dynastią, a parlamentem, tak? Karol I, który był synem Jakuba Stuarta, już nie będę tutaj, ja dużo mogłabym opowiadać, lubię bardzo ten okres, natomiast będziemy jeszcze do tego wracać, tak? Natomiast Jakub I Stuart był od razu bardzo negatywnie postrzegany przez poddanych i przez parlament, ponieważ miał takie bardziej absolutystyczne podejście, tak? Oczywiście Elżbieta I też, ale no, bardziej manifestował to, że jest królem i w ogóle nie będzie tutaj z nikim dyskutował. I za jego czasów zaczął się bardzo duży konflikt religijny, jako że on był bardzo przychylny, bardzo tolerancyjny religijnie, co w czasach w XVII wieku w Anglii nie było dobrze widziane, ponieważ Anglicy chcieli się bardzo odciąć od Watykanu. Bardzo się bali, że katolicyzm wróci, tak, w jakiejś formie do Anglii, więc były bardzo duże tarcia religijne i on nie był lubianym królem, ponieważ on tolerował katolików, tak. To był ten spisek prochowy właśnie za czasów Jakuba I. Dzisiaj nawet się uważa, niektórzy uważają, że był to sprowokowany spisek, żeby właśnie jakby podbić te antykatolickie nastroje w Anglii. Natomiast problemem było to, że z jednej strony właśnie było zaognienie tych frakcji religijnych w Anglii, które coraz bardziej też anglikanizm był taką łagodną formą, były też bardziej agresywne formy, bardziej surowe, tak, takie
związane z kalwinizmem, prezbiterianie, to była taka odmiana właśnie szkocka. Będzie o tym, jeszcze będziemy o tym mówić, bo to właśnie jest jedno też pytanie horarne dotyczące tych prezbiterian, czy oni będą mieli wpływ na króla, czy nie. To była bardzo wpływowa sekta, która no, była bardzo radykalnie chciała ograniczyć, tak, wpływy kościoła i bardzo zreformować właśnie kościół w Anglii. Natomiast no, problem był też taki, że syn Jakuba I, Karol I, jeszcze bardziej nie dogadywał się z parlamentem, jeszcze bardziej drenował poddanych różnymi podatkami i jeszcze też rozpoczął podbój razem zresztą ze Jakuba, tak, kolonizację Ameryki, to za czasów Elżbiety I oczywiście już się to zaczęło, ale tutaj już duże sumy na to szły, żeby tam jakby się coraz bardziej rozpanoszyć. I Karol I też zdecydowanie oprócz nakładania podatków i podporządkowywania sobie prawa do swoich własnych wydatków, które miał bardzo duże, bo obaj, on i jego ojciec bardzo dużo wydawali na sztukę, zresztą największe sztuki Szekspira powstały właśnie pod patronatem Jakuba I Stuarta, a nie Elżbiety I. I Teatr The Globe, tak, w którym Szekspir wystawiał swoje sztuki, też był za czasów Jakuba Stuarta zbudowany, więc to jest też ciekawe, że o tym się zapomina. Natomiast Karol I wszedł w bardzo duży konflikt z parlamentem, który tak naprawdę w pewnym momencie zaczął niebezpiecznie się rozwijać i rozwinął się aż w wojnę domową. W 1642 roku tak naprawdę zaczęły się wręcz zbrojne już rozgrywki i wojna trwała do 1651 roku de facto. Natomiast Karol I w ogóle się nie chciał dogadywać z parlamentarzystami, tak? W ogóle nie chciał brać pod uwagę głosu tak zwanego ludu. Oczywiście w parlamencie wtedy angielskim nie każdy mógł, że tak powiem, zostać członkiem parlamentu, tak? Musiał to być albo szlachcic, albo bogaty ziemianin. Ale ogólnie był problem, tak? Karol I w ogóle Stuartowie nie widzieli jakby roli takiej dogadywania się króla z parlamentem. Zobaczcie, tutaj jest jego horoskop w ogóle Karola I, jest, zobaczcie, bardzo silny strzelec, który tak naprawdę silny żywioł ognia i silny strzelec, który tak naprawdę no, uważał, że no, jego władza podchodzi od Boga, tak? I każda krytyka jego władzy no, jest tak naprawdę krytyką Boga, co w XVII wieku już troszeczkę. Może w średniowieczu to jeszcze było ok, tak? Ale już w XVII wieku to troszeczkę inaczej to wyglądało na świecie. Świat się zaczął bardzo zmieniać. I natomiast no, Stuartowie nie za bardzo. Tutaj jest koronacja 2 lutego 1626 roku, tak? On został koronowany. Zobaczcie też jakby ten moment koronacji, który jest znana, ta godzina z Marsem na ascendencie, tak? Mogło to troszeczkę zapowiadać problemy i konflikty zbrojne, na pewno nie jest to łatwy horoskop. Natomiast ta wojna się bardzo rozwijała, w 1642 no, była pierwsza potyczka. Londyn przez większość czasu był takim przyczółkiem parlamentarzystów, obie strony miały armię i walczyły w różnych potyczkach na terenie całego kraju, przez to tak naprawdę szalała głód, zaraza, ludzie, podobno ponad 200 tysięcy ludzi umarło w czasie tej wojny właśnie, co wtedy no było takim bardzo, jakby to było bardzo dużo, tak? I tak naprawdę no, co chwila zmieniały się strony, tak? Lili bardzo aktywnie uczestniczył właśnie w doradzaniu parlamentarzystom i też w czasie wojny. W 1644 roku zaczął wydawać pierwsze swoje takiego prognozy polityczne, które cieszyły się niesamowitą popularnością. No to tak, no w takim czasie kryzysu zawsze ludzie chcą poczytać, co się będzie działo później. I dzięki temu też Lili no, zyskał bardzo szybko sławę, tak, takiego astrologa znanego. On takie almanachy publikował. I w 1647 roku właśnie opublikował też swoją książkę, która też była bestsellerem, miała kilka dodruków,
I tam też Lili w tych swoich almanachach, tak, rocznych, takich poradach, takich tranzytach na cały rok, opisywał co miesiąc po miesiącu, jaka jest aura każdego miesiąca. I zarówno parlamentarzyści, jak i zwolennicy króla używali tych jego almanachów, tak? To jest też ciekawe, próbowali jakoś dostosować to do strategii wojennych, natomiast jest kilka z relacji Lilego, sytuacji wojennych, które według Lilego, on był też opłacany kilkakrotnie i używany do propagandy wojennej przez parlamentarzystów, żeby no, był jednym z pierwszych astrologów, którzy jakby współcześnie, tak, w tej współczesnej historii Europy, którzy świadomie, tak, troszeczkę chcieli wpłynąć na wynik wojny. Jakie było podejście obydwu stron do Lilego w kwestii wiary i horoskopów? Wszyscy wtedy wierzyli w horoskopy, w ogóle nie było opcji, że horoskop nie działa. To były czasy, kiedy astrologia była tak naprawdę nauką, tak, wykładaną na uniwersytetach i była częścią wiedzy o świecie, tak, więc nie, oczywiście były kontrowersje dotyczące tego, czy co astrolog może przewidzieć, dlatego Lili bardzo często w swoich tekstach pisze o tym, że pewne rzeczy możemy przewidzieć jako astrologowie, ale pewnych nie, bo jest opatrzność boska i Bóg, który decyduje o szczegółach, tak, albo decyduje tak naprawdę, co się wydarzy, my możemy tylko mniej więcej ogólnie się dowiedzieć dzięki horoskopowi. Oczywiście też troszeczkę to pisał, żeby się asekurować, tak? Żeby nie wyszło, że jakąś czarną magię uprawia, bo już w XVII wieku powoli astrologia zaczęła być nauką krytykowaną, tak? I potem w XVIII wieku przez oświeceniowych naukowców, tak, i tą zmianę światopoglądu całkowitego, tak, przez nauki przyrodnicze zmieniło się widzenie świata, tak, i też astrologia została jakby wyrzucona z uniwersytetów i z takiego światopoglądu. Nie, papieństwo nie zabraniało, tak, nie, właśnie aż do XVIII wieku astrologia była częścią na wiedzy o świecie, tak, o tym, jak świat jest zbudowany, tak, planety i jakby cała budowa wszechświata, kosmosu, tak, bardziej, była wyjaśniana przez astrologię, przez astronomię, tak, to były tak naprawdę zamienne nazwy. Astrologia tak naprawdę wyjaśniała to, co astronomowie obliczali, gdzie są planety i kiedy utworzono aspekty, astrologowie opisywali skutki, tak, wpływu planet. Najbardziej popularna i najbardziej taka używana, tak, aż do XIX wieku była astrologia naturalna, czyli dotycząca przepowiadania pogody, tak, albo właśnie w rolnictwie wykorzystywana. To tak naprawdę w ogóle nie było zabronione, tak. Więc tak naprawdę aż do XVII wieku w ogóle nie było czegoś takiego jak zabranianie, tak? Można było krytykować, że jakiś astrolog przegiął, jak w jakimś, albo bardziej krytykowano narzędzia astrologiczne, a nie samą zasadność używania astrologii. Ale jest to bardzo duży temat, tak? To jest to ciekawe. Więc dzięki za to pytanie. Oliver Cromwell, zobaczcie, tu jest jego horoskop, oczywiście no, też źródła są takie z almanachów ówczesnych. To był ten przywódca właśnie parlamentarzystów, który w pewnym momencie przejął panowanie, tak, i był bardzo sprawnym żołnierzem, mimo że był takim jakimś ziemianinem, tak, który był zwykłym parlamentarzystą, bardzo szybko okazało się, że ma bardzo jakby, zobaczcie, ten horoskop zresztą pokazuje Mars w pierwszym domu w Baranie, no pokazuje, że bardzo taki jakby wręcz był geniuszem, tak, takim samorodnym geniuszem wojskowym, i bardzo dużo bitew wygrał, miał taką intuicję do tego, jak wykorzystać słabość przeciwnika. I on w pewnym momencie stał się oczywiście takim dyktatorem, jak to każda rewolucja, tak, jakby zjada swoje dzieci, tak, czyli on potem był tym dyktatorem. Po śmierci Cromwella tak naprawdę potem już nikt nie przejął władzy, bo jego syn był no, mało charyzmatyczny. Natomiast tak już, żeby nie przedłużać, tego jeszcze będę o tym mówić, właśnie o tej wojnie i horoskopach, które Lili w związku z tym z tą wojną stawiał dwóm stronom. To jest taka bitwa pod Naseby 14 czerwca 1945 roku, to była ta wygrana przez parlamentarzystów i ona jakby zaczęła tą dobrą pasę parlamentarzystów, bo wcześniej zwolennicy króla raczej wygrywali. I tutaj właśnie Cromwell miał bardzo dużą zasługę właśnie wojskową w tym. Mówi się, że jest to
horoskop bitwy wyznaczony przez Lilego, tak? Bo niektóre horoskopy bitew, rozpoczęcia bitew, tak? Tą astrologię elekcyjną, czyli wyznaczanie dobrego momentu na zaczęcie jakiejś sprawy, żeby się z sukcesem zakończyła, albo żeby się dobrze rozwijała, to no, Lili używał właśnie do tego astrologii. I często też doradzał obu stronom, tak? Więc najsłynniejsza jakby taki jest sugestia nawet przez niego w jego autobiografii, zresztą większość rzeczy właśnie znamy z jego własnej relacji, jest taka, że on podobno doradzał królowi, bo król został w pewnym momencie, po tej porażce właśnie króla w Nazbi, król uciekł do Szkocji, Karol I uciekł do Szkocji, ale tam niestety został wydany przez szkocki parlament i przez Szkotów, bo oni no właśnie nie byli, tam był bardzo, bardzo taki religijny, ostra taka, że tak powiem, frakcja, która chciała się dogadać z Anglikami, żeby no nie wprowadzać właśnie tych takich, nie łagodzić, tylko zaostrzać różne religijne prawa. I król był podejrzany o to, że on jednak będzie bardziej łagodnie to traktował, no nieważne, i po prostu przekazali go Cromwellowi i przez 3 lata był król więziony, nie wiedzieli, co z nim zrobić, bo myśleli, że się król dogada z nimi, tak, że coś tutaj wynegocjują, tak, głównie chodziło o te jakby relacje parlamentu między z królem, natomiast no, król zaciął się, strzelec stwierdził, że nie będzie z pospólstwem gadał, i z miesiąca na miesiąc sytuacja stawała się coraz bardziej problematyczna, bo no, dłuższe przetrzymywanie króla no, nie wypadało, tak? A z drugiej strony, żeby jakby utrzymać władzę, Cromwell musiał no, jakieś kroki przedsięwziąć, tak? Nie mógł zostać władcą, tak zwanym królem, tak? Jeżeli żył król, tak? Niestety to doprowadziło do sytuacji, kiedy król był sąd nad królem. Cromwell już tutaj oczywiście powtarzając to, co wcześniej król robił, Karol I z parlamentem, czyli manipulując składem parlamentarzystów i zmuszając, wybierając tych, którzy byli przychylni jego polityce. No, został król w tam 2 czy 3-dniowym procesie osądzony i skazany na śmierć przez ścięcie, tak? To była ta lepsza śmierć oczywiście, bo mogli go powiesić, to jest taka haniebna wtedy była śmierć. I egzekucja nastąpiła 30 stycznia 649 roku według kalendarza juliańskiego i podobno przed, jeszcze jak już właśnie była egzekucja wyznaczona, ale jeszcze nie skazano go, tak? Nie została wykonana. Podobno właśnie zaufani króla próbowali skorzystać z porad Lilego, co zrobić, żeby uniknąć, tak? Żeby ułatwić ucieczkę króla, tak? Próbowali jakby zapytać, kiedy będzie dobry dzień, żeby tą ucieczkę przeprowadzić. I podobno Lili wyznaczył im jakiś tam termin, 31 chyba stycznia, tak, że dzień czy dwa później po egzekucji, kiedy tutaj miał być ładny trygon, tak, między Księżycem z Jowiszem, tak, ale no niestety nie udało się, tak, wcześniej król został ścięty i nie Francuzi byli pierwsi, tak, jeżeli chodzi o ścinanie króla. I zobaczcie tutaj na egzekucja króla, na horoskop urodzeniowy Karola I, no to był taki trudny moment dla niego, mimo że zobaczcie, Jowisz był na księżycu, ale Saturn jednocześnie był w bliźniętach w opozycji do wszystkich tych jego planet w znaku strzelca, tak, co pokazywało, że też no, się zaciął i nie był w stanie zrobić nic. I też zawsze takie wydarzenie, możemy też egzekucję króla na horoskop koronacji tutaj sobie nałożyć. I tutaj też ciekawe jest to, że zobaczcie, Saturn, który był w bliźniętach, jest w kwadraturze do księżyca koronacji króla, które księżyc zawsze w takich horoskopach mundalnych, światowych wydarzeń, jakichś światowych oznacza ludzi, tak, zwykłych ludzi, poddanych, więc tutaj można powiedzieć, że został niestety w niełasce był u poddanych, tak,
z tego horoskopu można to wynieść, ale tak tutaj Wam pokazuję, żeby jakbyście sobie chcieli sami sobie doczytać, czy zobaczyć właśnie z horoskopami, bardzo fajnie jest czytać jakieś historyczne też książki, czy jakieś opowieści właśnie w odniesieniu do horoskopów u ich uczestników. I tutaj jest rycina właśnie z XVII wieku, która przedstawia to ścięcie króla. Jak wszyscy przyszli popatrzeć, Lili też obserwował, oczywiście z przerażeniem, jak pisał w swojej... Znaczy, no było to bardzo trudny moment w historii Anglii w ogóle. I potem po ścięciu króla przez kilka lat Cromwell rządził. Jeszcze syn Karola I, Karol II, który już uciekł z matką za granicę, no próbował odzyskać władzę, tak, i jakby pomścić też ojca, a wcześniej uwolnić go, ale no niestety nie udawało mu się to. Natomiast jak Cromwell w 1651 roku umarł, nie było nikogo, kto by zajął jego miejsce, tak, ta jego charyzma tutaj no zakończyła ten okres rewolucji angielskiej, ludowej. I bez żadnego wystrzału, bez żadnej walki Karol II po prostu wrócił i objął tron po ojcu, tak? I zaczął się oczywiście mścić na wszystkich, którzy doprowadzili do śmierci jego ojca, tak? Więc Lili wtedy się bardzo, bardzo bał, bo on do 1681 roku żył, Lili. I no, te czystki, tak, po powrocie Karola II, tak, do Anglii i odzyskaniu tronu, zdecydowanie też spowodowały, że Lili opuścił Londyn i zamieszkał na wsi, w Hersham. To było z 30 km od Londynu. Też wiele horoskopów, które są późniejsze, tak, z tego późniejszego okresu życia Lilego, właśnie nie są stawiane na Londyn, przepraszam, tylko na właśnie na Hersham. To też ciekawe jest. I tutaj ma jakby tutaj co chwilę były jakieś potyczki, tak? I mimo, że w 1653 roku, zdaje się, nie, wcześniej, w 1635 roku król król zrobił pocztę, tak, była pierwsza poczta, upublicznił pocztę królewską tak naprawdę, tak, czyli pozwolił ludziom korzystać ze swojej poczty, ze swoich kurierów w 1635 roku, czyli tak naprawdę już podczas wojny domowej w Anglii kursowały normalne dyliżanse, czy tam jakby kurierzy, tak, z wiadomościami, ale też bardzo dużo wiadomości było po prostu przekazywanych ustnie. I kiedyś właśnie za pomocą horoskopu horarnego można było sprawdzić, czy jakaś wiadomość, znaczy można było, próbowano sprawdzić, czy ta wiadomość, którą ktoś podał nam, czy komuś, czy jest prawdą, czy nie. I tutaj Lili pokazuje, w jaki sposób, na przykładzie właśnie pogłoski, że wojska króla zdobyły Cambridge, czy jest to prawdziwe, czy nie. Tak? Tutaj jest ten horoskop. I też tutaj będę czytać, tak, bo tutaj jest cały opis, będziecie to mieli sobie w prezentacji, ale będzie lepiej, jak ja to chyba przeczytam, żebyśmy od razu patrzyli w horoskopie, gdzie to wszystko jest. I Lili pisze, to już jest ten rozdział 31. W 1643 roku armia Jego Królewskiej Mości opanowała nagle... Nagle zaczęła wygrywać i było wiele raportów, że król zdobył Cambridge. I to był ten pierwszy okres, zaraz w pierwszym roku wojny. Pewna życzliwa sprawie osoba, czyli życzliwa sprawie, czyli jakby ta, która była za parlamentarzystami, zadała mi pytanie, czy wiadomość ta jest prawdziwa. Bo widzicie, to jest ważne, tak? Jeżeli by royalista, tak, czyli zwolennik króla zadał pytanie, to Lili by wtedy musiał inaczej przyporządkować strony konfliktu, tak? Jako że zadała pytanie osoba, która kibicowała parlamentarzystom, którym też kibicował Lili, to wtedy ascendent, pierwszy dom, tak, pytania będzie należał do właśnie jakby tych osób, które sprzyjały parlamentowi, a jednocześnie też będzie symbolizować parlamentarzystów, a przeciwników, czyli króla i jego siły i wszystkich royalistów, to będzie siódmy dom. Postawiłem horoskop na moment zadania pytania i odpowiedziałem na nie, tak? I tutaj od razu Lili, żeby nie trzymać w niepewności swoich czytelników, dodaje, że wszystkie te pogłoski były nieprawdziwe i ani miasto nie zostało zdobyte,
przez króla, ani nie będzie nigdy przejęte przez króla lub jego siły. Tak wtedy Lili zawyrokował. To jest od razu taka mała reklama, że już, bo to jest kilka lat później pisana książka, tak, że już wtedy z całą pewnością tak powiedział i rzeczywiście czytelnik ówczesny od razu wie, że była to dobra przepowiednia, tak, w sensie rzeczywiście Cambridge nie zostało zdobyte przez króla. Najpierw wziąłem pod uwagę, że wszystkie osie są w znakach kardynalnych, tak, no mamy ascendent w znaku wagi, zobaczcie, tutaj jest w ogóle koło wiosenno-letnie horoskopy często mają takie właśnie, im bliżej jest lata, tym częściej takie horoskopy się zdarzają, tak, że osie są w równych, jakby takim pod kątem 90 stopni do siebie. Natomiast Mars uszkadza wierzchołek 10 domu, tutaj mamy Marsa na medium Celi, a Saturn 7, co jest argumentem za tym, że wiadomość jest fałszywa. Tutaj Saturn zbliża się, tak, do descendentu, to jest blisko descendentu 3 stopnie tutaj. Poprzednio, na poprzednich zajęciach mówiliśmy o tym, czytaliśmy te reguły, które Lili podawał dotyczące weryfikacji wiadomości, którą się otrzyma, tak? Jeżeli malefiki właśnie aspektują osie, bo Lili tutaj bardziej najpierw patrzył na ten horoskop, jakby na ten moment otrzymania wiadomości i jeżeli jest jakby niepewna sytuacja, a osie kardynalne, tak? W znakach kardynalnych pokazują, że sytuacja jest nowa, albo zaraz się może zmienić, tak, to może to od razu wskazywać, że coś jest nie tak z tą wiadomością. Plus malefiki, które też o tym świadczą. Potem zobaczyłem, że księżyc jest w domu upadającym i w znaku bliźniąt, tutaj mamy to, księżyc to jest w 9 domu upadającym i w bliźniętach, gdzie w tym znaku księżyc nie ma żadnej godności, co było drugim silnym argumentem za fałszywością pogłoski, tak, czyli im silniejsze osie, im silniejsze planety, czy księżyc, który symbolizuje właśnie tę wiadomość, tym bardziej wiarygodna, tak, jest ona dla pytającego. Jeżeli im słabsze sygnifikatory, tym bardziej możemy mówić, że to jest jakiś, jakby, że nie trzeba się przejmować tą wiadomością. Z kolei węzeł północny w koniunkcji z ascendentem, tutaj mamy węzeł na ascendencie, tak, świadczył na korzyść parlamentarzystów, bo ma naturę Jowisza, tak? Węzeł, tak się uważa, północny. Bo pierwszy dom symbolizował właśnie to szacowne grono. Wenus, władczyni ascendentu i nasz sygnifikator, tu już Lili przechodzi do utożsamienia się z parlamentarzystami, była w znaku swojego wywyższenia, tak? Mamy tutaj Wenus, która jest w wywyższeniu w rybach, bardzo dobre położenie. Zaś Mars, władca ascendentu naszego wroga, czyli domu siódmego, tak? Czyli tutaj mamy ascendent wroga, czyli siódmy dom, właśnie wszedł do znaku swojego upadku, czyli do raka i był uszkodzony kwadraturą z Saturnem. Rzeczywiście, zobaczcie, tutaj te zmiany znaków często wskazują w horoskopie horarnym, że coś niedawno się zmieniło, tak? Albo jest jakaś sytuacja nowa, w której ta planeta, czyli coś, co ją symbolizuje, że się znalazło w jakiejś nowej sytuacji. I jeszcze ten Mars robi kwadraturę z Saturnem, tak? Co nie jest dobrą sytuacją, tak? Czyli jakby, zobaczcie, parlamentarzyści, których symbolizuje Wenus, są w bardzo dobrej sytuacji, bo Wenus jest w wywyższeniu, natomiast siły króla, które opisuje Mars, są w bardzo złym położeniu, bo nie dość, że jest w upadku, w znaku raka, ten Mars to jeszcze jest w kwadraturze z Saturnem, więc od razu, to jest też taki jakby, jak interpretujecie horoskop horarny, to jeżeli coś się nie zgadza z opisem, tak, że ktoś mówi, że nie, wszystko dobrze, tak, a widzicie w horoskopie, że planeta, która symbolizuje tą sprawę czy tą osobę, jest w bardzo trudnej sytuacji, to coś tu nie gra, tak, czyli można powiedzieć, że horoskop podpowiada, że jest zupełnie inaczej. Zobaczyłem, że księżyc separuje od Jowisza w domu siódmym, bo Jowisz jest w domu siódmym, tak? Księżyc utworzył cztery stopnie temu, wcześniej z nim sekstyl i przenosi jego światło i cechy do Wenus, czyli separuje od sekstylu z Jowiszem, ale aplikuje do trygonu, do kwadratury, przepraszam, z Wenus, tak? Tutaj ma 3 stopnie, żeby utworzyć tę kwadraturę. To naprowadziło mnie na myśl, że coś dobrego wyniknie dla nas lub dla naszej strony z tego raportu czy pogłoski, a nic dobrego dla naszych wrogów. Mars i Saturn tworzyły kwadraturę,
co umocniło mnie w mniemaniu, że nasi wrogowie są całkowicie podzieleni i zdradzeni i wzajemnie krzyżują sobie plany, tak? Czyli ta sytuacja Marsa, który symbolizuje siłę Armii Królewskiej, no jest tak zła, tak, że gorzej być nie może, tak? Krzyżują sobie plany, bo tam były często różne frakcje, tam zresztą to było jeden z podstaw, dlaczego w ogóle król przegrał, tak, że on po prostu słuchał różnych stron w swojej własnej armii i na tym bardzo źle wyszedł, tak. Książę Rupert, o którym jeszcze będziemy mówili, moja ulubiona postać w ogóle historyczna, który był jednym z właśnie, który jakby konną jazdą królewską w tej wojnie zarządzał, doradzał bardzo szybkie, agresywne jakby zajmowanie, tak, i atakowanie, natomiast król był bardziej zachowawczy, powolutku i niestety właśnie doradzali mu to jego inni doradcy, tak, bo książę Rupert był taki troszeczkę z zewnątrz kuzyn, który przyjechał do Anglii, żeby mu pomagać w wojnie, no i niestety było słuchać Ruperta. Rupert był też piratem, dużo czasu spędził właśnie pływając do Stanów Zjednoczonych, ówczesnej Anglii oczywiście, Nowej Anglii, bardzo barwna postać. Potem za czasów Karola II wrócił do łask, wrócił do kraju i dorobił się dużego majątku i nawet coś jakieś wynalazki robił. To moja ulubiona postać, książę Rupert. I tak, i pudel bojowy, dokładnie, boj, a w ogóle pudla zastrzelili, w ogóle przeczytałam, że była zemsta i pudla zastrzelili tego boja, bo był jakby uważany za szatana. Przepraszam za tę dygresję dzisiaj. Nic więc dobrego nie przyniesie im ta plotka, tak, że tak naprawdę ta wiadomość, która prawdopodobnie tutaj Lili od razu nam sugeruje, tak, przez analizę Marsa i Wenus, położenia Marsa i Wenus i takiej słabej pozycji Marsa w tym horoskopie, która symbolizuje siły wroga, tak, pokazuje, że tak naprawdę ta plotka prawdopodobnie była rozsiana, żeby zasiać panikę, tak, no bo wtedy właśnie ta wojna informacyjna była jedna z pierwszych wojen współczesnych, tak, na tak dużą skalę właśnie była ta dezinformacja i właśnie te wojny informacyjne też wspierane też przez astrologów, jak widzimy, że ta plotka, tak, nie przeniesie im niczego dobrego, a wręcz przeciwnie, mogą na tym bardzo stracić. Czyli w skrócie oceniłem, że Cambridge nie zostało zdobyte przez króla i pogłoska na ten temat to same kłamstwa. Gdyby pytanie brzmiało, i tak naprawdę Lili już więcej już o wojnie nie musimy tutaj rozmawiać, ale jako, że Lili pisze tutaj to jako podręcznik dla swoich uczniów, tą książkę i dla osób, które chcą się nauczyć astrologii horarnej, czyli dla nas, po kilkuset latach możemy cały czas z tego korzystać, z jego nauk, daje nam takie ćwiczenie. Gdyby pytanie to brzmiało, czy pytający będzie miał braci lub siostry, wtedy trzeba by przekręcić domy w następujący sposób. Skorpion na szczycie trzeciego domu, znak płodny, tutaj od razu nam Lili wskazuje, jak obliczyć albo w ogóle z tego typu horoskopu wywnioskować zupełnie inne pytanie. Tak? Może po tej konsultacji dotyczącej wojny ktoś przyszedł i zadał mu pytanie o braci i siostry. Tak? Skorpion, w ogóle znaki wodne, tak? Skorpion, ryby i rak, to są te znaki, które wskazują, że czegoś będzie dużo, tak? Bo żywioł wody w ogóle w astrologii jest związany z pomnażaniem, tak, z płodnością, ponieważ jest to żywioł wilgotny, tak, wilgoć, woda powoduje w naturze wzrost, rozwój roślin, przyrody, więc to jest to skojarzenie, tak, które na innych obszarach życia możemy wykorzystać. Dlatego znaki wodne są znakami płodnymi, tak, dającymi owoce, tak, różnie to można interpretować. Skorpion na szczycie trzeciego domu, który to trzeci dom symbolizuje braci i siostry, tak, znak płodny, rak jako miejsce położenia władcy trzeciego domu, czyli Mars, władca trzeciego domu, bo skorpion ma klasycznego władcę Marsa, też jest w znaku płodnym, w raku, tak, więc tutaj mamy od razu bardzo pozytywny oddźwięk na to, czy będzie ktoś miał siostry, czy rodzeństwo, czy nie, tak, od razu widzimy, że tak. Księżyc aplikuje do Wenus, która znajduje się w płodnym znaku, tak? Tutaj ta kwadratura aplikacyjna Księżyca do Wenus. Na tej podstawie, i tutaj odsyła nas do rozdziału 16 Lili, w którym opisałem wszystkie znaki płodne, które to będą, tak? Które to są. Na tej podstawie można byłoby zapewnić pytającego, że powinien się spodziewać zarówno braci, jak i sióstr lub wielu krewnych, bo trzeci dom to też mogą być dalecy krewni, czyli
na przykład bracia i siostry, ale też te stryjeczne, cioteczne, jakieś tam pociotki wszystkie, nie wiadomo jak to się nazywa nawet już teraz. Wtedy tego było bardzo dużo. Jako że księżyc, który jest dyspozytorem Marsa, znajduje się w bliźniętach, tak? Bo Mars jest w znaku raka, który jest rządzony przez księżyc, które są znakiem męskim i tworzy ścisły sekstyl, tak? Bliźnięta są znakiem męskim i tworzy sekstyl z Jowiszem, planetą męską, która jest kątowa i w męskim znaku, bo w znaku barana, i tworzy ścisły sekstyl z Jowiszem, planetą męską, to argument za tym, że kweren będzie miał brata lub braci, czyli jest tu przewaga tych znaków żeńskich, bo jest skorpion, jest i rak, tak, które tutaj dominują, ale jednak Mars, Księżyc, który jest tutaj powiązany nie tylko jako ogólna planeta, która symbolizuje wszystkie sprawy, ale też jest władcą Marsa, czyli władcy trzeciego domu, aplikuje do planet, które są męskie, tak? Czyli tutaj mamy przewagę sióstr, ale też jacyś bracia się trafią. Było i tutaj jest taka refleksja ogólna właśnie dotycząca tego, co może astrolog przewidzieć. Byłoby to zbyt piękne, żeby było prawdziwe, żeby dzięki sztuce astrologii prognozować konkretną liczbę rodzeństwa, ponieważ chcemy dzięki niej, tej sztuce, tak, zaspokoić swoją ciekawość w ogólności, zostawiając rozporządzanie i decydowanie o liczbie rodzeństwa boskiej opatrzności, tak, czyli jakby tutaj Lili się tak jakby asekuruje, tak, w swoich też pismach, że no nie jest taki wszechwiedzący, tak, że astrologia no ma te granice, które wyznacza właśnie to boska opatrzność, czyli jakby możemy coś przewidzieć, ale co się tak naprawdę wydarzy, to tylko Bóg wie i on o tym zadecyduje. To jest ten paradoks filozoficzno-religijny, o którego teraz nie będziemy się w to zagłębiać, ale trzeba mieć tą świadomość, tak, że to jest jakby takie godzenie dwóch różnych porządków. Trzeci dom nie jest w żaden sposób uszkodzony, tutaj kontynuuję swoją analizę hipotetycznego horoskopu o liczbę braci i sióstr Lili. Wenus i Mars, sygnifikatory pytającego i władca trzeciego domu, tak, no bo Wenus to są ten hipotetyczny klient, co pyta, ile będzie miał braci, nie tworzą one żadnego harmonijnego aspektu, tak, no bo Wenus jest w raku, a Mars jest w raku, ale Wenus jest bardzo już daleko, tak? Już jest szybsza, tak? Czyli już nie utworzy aspektu z Marsem, bo separuje od niego. Obie planety są w znakach o pokrewnej naturze, tak? Czyli w tym samym żywiole, tak? Ryby i rak. A Księżyc aplikuje prawą kwadraturą w znakach szybko wschodzących do Wenus, tak? Tutaj są tam te rozróżnienia na różne znaki zodiaku, które w rozdziale 16 Lili analizuje. Księżyc niedawno był w orbie sekstylu z Jowiszem, to jest wszystko, to już wiemy z tego jakby pierwszego pytania, tak, zobaczcie, Lili w ogóle, on przyjmował klientów od wschodu słońca, tam od 6 rano do chyba tam 12, to był jego dzień pracy, dosyć intensywny, 6 godzin i przyjmował tak naprawdę co pół godziny, czy tam co godzina klientów, nawet nieraz więcej, w ciągu roku mniej więcej podobno według jego statystyk i według jego pism, które się zachowały, około 2000 rocznie horoskopów robił, czyli dziennie robił 3 horoskopy horarne, co najmniej, tak? Raz mniej, raz więcej. Więc tak naprawdę nieraz rano on miał ten sam horoskop, tak? Jak postawił sobie na 6 rano horoskop, to tak mniej więcej do 8 ten horoskop dużo się nie zmieniał, tylko ascendent się trochę przemieszczał przez znak. To wszystko świadczy o dogadywaniu się i zgodzie i jedności między pytającymi i jego krewnymi, a także między pytającym i tymi braćmi i siostrami, których w przyszłości będzie miał, tak? Czyli taka ostatnia informacja Lili też pokazuje, o co ludzie pytają i co warto wziąć pod uwagę, tak? Nie tylko, czy będzie miał brata i siostrę, ale zawsze takie pytanie w domyśle jeszcze będzie trzeba odpowiedzieć na to, czy będzie się dogadywał z tymi braćmi i siostrami, i to było bardzo częste pytanie. I to słuchajcie, już wszystko, co mam na dziś, więc jeżeli będziecie chcieli więcej poczytać o tej wojnie, tak, no to po prostu sobie też w Wikipedii, jako bardzo takim ogólnym informacji, to tam jest dużo. Jeżeli ktoś z Was ma, jest taka książka Europa Normana Davisa po polsku, jest przetłumaczona, bardzo, bardzo dobrze on opisuje właśnie tą sytuację wojny, bardzo barwnie i tak mało szkolnie, więc bardzo Wam polecam, to jest jedna z fajniejszych książek. Zapraszam na kolejne spotkanie 15 marca, nietypowo w poniedziałek,
Miłka, ty sobie chyba źle zapisałaś i w poprzedniej grupie podałaś ten 19 marca, bo to było pierwotnie, a musieliśmy tam coś poprzestawiać, pamiętam. I będziemy dalej przechodzić już do pytań związanych z czwartym domem, które też pewnie nam z dwa zajęcia zajmą, tak? Jak nie trzy, bo tam jest bardzo dużo też przykładów, a przynajmniej jeden duży przykład. I potem 23 kwietnia już po świętach się będziemy spotykać, jak jeszcze nas utrzymają, jeżeli jeszcze przy komputerze będziecie w stanie siedzieć. Mam nadzieję, że już wiosną będzie bardziej, mniej stacjonarnie spędzanie czasu. I też zapraszam Was na konferencję 5-6 marca 2021 roku, w piątek i w sobotę. Jeżeli nie możecie na całej konferencji, to będziemy też nagrania potem wysyłać z wykładów wszystkich. Konferencja jest darmowa dla członków, które mają aktualnie zapłaconą składkę, więc jeżeli chcecie brać udział, a nie chcecie płacić 100 zł, to możecie zapłacić 60 zł. I też w ciągu roku inne też jakieś wydarzenia czy wykłady też mamy darmowe dla członków, więc może to się opłacić. I też no, serdecznie zapraszamy. To będzie bardziej taka psychologiczna strona astrologii. Astrologia jako narzędzie samorozwoju jest na stronie naszej astrologia, polskaastrologia.pl program już, więc możecie się też zapoznać z programem. I w tym roku będzie tak, że każdy będzie mógł brać udział, bo w zależności od liczby chętnych, tyle będziemy chcieli wykupić dostępu, tak, tego jednorazowego na konferencję, więc spokojnie nawet dajcie znać, czy będziecie chcieli, tak, bo dla mnie to też jest informacja, jak ocenić ten jakby liczbę uczestników potencjalnych, tak. Okej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, zaraz prześlę Wam też nagrania. Dobranoc, miłego wieczoru, życzę Wam.